Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj odbieramy nagrody za Mistrzostwa FUT, a do tego będzie ten nowy pik między 86 a 86 za FUT Champions, który naprawdę jest ciekawy. No i zresztą sami zobaczycie, także moi drodzy, zostawiamy łapki w górę. No i przechodzimy do odcinka. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, to przypominam, że nadal możecie założyć konto w mBanku i otrzymać nawet 110 zł. A do tego możecie spersonalizować sobie kartę, jaką tylko chcecie. I teraz też tutaj wyświetla się zdjęcie, jak to mniej więcej wygląda na moim Instagramie. Karta Rayo Esports, tak ona, moi drodzy, powstała. No i też między innymi na Instagramie właśnie w tym poście macie do wygrania 4600 VIP pointsów. A żeby się zapisać do tego konkursu, wystarczy dosłownie 5 sekund. Link do tego konkursu oczywiście znajdziecie w opisie. A wracając do oferty mBanku, to oczywiście dostajecie też konto zupełnie za darmo, 0 zł za wykonywanie przelewów, 0 zł za też blik, no i też oczywiście 0 zł za wykonywanie wypłat z bankomatów, czy to w Polsce, czy za granicą. No i przede wszystkim ta karta naprawdę wygląda kozacko, polecam sobie też wymyślić jakiś ciekawy projekt, no i go zrealizować. Co ważne, moi drodzy, nie musicie też wychodzić z domu, aby takie konto założyć, bo możecie to zrobić po prostu przez internet, zajmie wam to około 5 minut. Linki do tego oczywiście znajdziecie w opisie, pamiętajcie, że jest to oferta dla osób, które jeszcze nie mają konta w mBanku. Także, moi drodzy, przechodzimy do dalszej części odcinka. Okej, moi drodzy, my już jesteśmy na Rayo Esports i odbieramy nagrody za Division Rivals oraz za FUT Champions. Wybieramy paczki wymienne. No i tutaj co mamy? Na pewno paka za 55 tysięcy jest jedna i jedna za 35 tysięcy. No i potem zobaczymy jeszcze, co wypadnie nam za FUT Championsy. Mam nadzieję, że jakiś boom ujrzymy, ale zaczynamy na spokojnie. Paka za 35k. Dzisiaj każdy walkout mile widziany. Natomiast czy coś ciekawego nam poleci? No właśnie, to jest pytanie. Bo pierwsza paczka niestety nie wskazuje na to, nie wskazuje na to. Sami Khedira, no z tym panem nie podbijemy świata. W duplikacie, o jest, polskie Tifo. Tylko to jest dobre. Dobra, za 5 tysięcy wam sprzedam, widzowie, albo za 4. I teraz, druga paczka za 55 tysięcy. I czy za te rivalsy coś poleci, chociaż ekrany są ekrany. No dobra, ale Włochy to Dolaruma będzie. Nie, też nie, ojej, ojejku. Pan Siridium. Jest szansa na 8-3 Mendy jeszcze w paczce, no ale to jest jedyna nadzieja, która niestety nie zostanie spełniona. No dobra, przechodzimy do nagród za FUT Champions na Rayo Esports, proszę Państwa. No i tutaj 50 tysięcy końców, dwa player piki, a w jednym z tych player pików zobaczymy Lesmelu, ja, jeżeli papą. No dobra, no to zobaczmy w drugim player picku. Wow, Gnabry, elegancko, proszę Państwa. Najlepszy player pick trafiony tak naprawdę. No drugi myślę, że będzie João Félix, czyli daje, coś tam daje. Nice. Mr. Gnabry. Szkoda, że to tempo mu tak zepsuli. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, że Immobile podwyższyli o kilka, a Gnabry'emu obniżyli o kilka. Patrząc jeszcze na grę jednego i drugiego, to ja nie jestem w stanie tego wyjaśnić w żaden sposób. No to teraz, jeszcze dwie paczki za 100 tysięcy. I pierwsza paczunia. Jest walkout. A może ikonę da. Anglia. Ikona z Anglii też może być. Ale Sterling chyba. Nice. Ej, podoba mi się to. Sterling w okolicach 70-80 tysięcy powinien kosztować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Raheem Sterling. Zobaczmy, co tam oprócz Raheema. Jeszcze jest Douglas Costa. A sam Raheem Sterling. Nie 70, nie 80, a ponad 100 tysięcy kosztuje Raheem Sterling, więc idealnie. Raheem Sterling plus Gnabry. Może być. Jeszcze tutaj Douglas Costa, no reszta bez historii. Otwieramy, moi drodzy, drugą paczkę za 100 tysięcy, no i też po tym koncie przenosimy się na naszą Akademię Rayo. Natomiast tutaj w tej paczce za 100 tysięcy nie zobaczymy ekranów. Belarabi 82, więc ja tak naprawdę musiał chyba trafić jakiegoś Adara Militao i to jest jedyna szansa na jakikolwiek zysk. I no bo w tej paczce nie ma szans, nie ma szans. I tak jest. Okej, moi drodzy, my już przechodzimy na Rayo Akademii. Tutaj graliśmy tylko do Golda 3.
I to będzie swego... O Jezu, nie mam na tranki. No ta, no ale jak nie grałem tych meczów. Ale jak nie grałem tych meczów, to co ja na co tutaj mogę myśleć? W każdym razie, to teraz na Akademii, słuchajcie, robimy mały eksperyment. Przez kilka najbliższych tygodni chcę zobaczyć, jakie nagrody będzie mi dawało za G3 i jakie nagrody będę dostawał za główne konto na Rajo. I porównamy sobie potem zarobki i myślę, że wielce prawdopodobne jest, że za to G3 będzie lepiej, ale czy tak faktycznie się stanie, zobaczymy. Na początek pierwsza paczka na pewno nie wskazuje na to. No to druga paczka za te rivalsy. Są ekrany, to wiemy. Ale z Niemiec, bramkarz, to nie może być nic dobrego. To jest tylko i wyłącznie trap, więc tej paczce no, nie liczyłbym na jakiś cud. Upamecano. Fajna karta, ale jak patrzę na cenę takich kart właśnie, to łapię się za głowę. No i teraz już na Rajo Akademii przechodzimy do wisienki na torcie i do Golda 3. I zobaczymy, co za tego Golda 3 otrzymamy. Przede wszystkim jestem ciekawy pików, jak te piki się zachowają. Jest Volant plus Wilson. Nie wiem, czy po to Uwera, czy... Nie, biorę tego Volanda tak czy owak, nie będziemy kombinować. No to przechodzimy od razu do drugiego player pika. 2x84. No dobra. Nie, ale nie będziemy też tutaj naczekać, bo to jest najgorsze. No dobra, no to teraz jeszcze te trzy paczki za Food Championsy. W Rajo, proszę Państwa, Akademii ogromne zmiany. Po kupnie Wernera Informa dołączył już nowy nabytek. A to zaraz też po paczkach zobaczycie. Natomiast tego Wernera Informa będę sprzedawał. Ogólnie zagrałem sobie Zachą w drafcie Informem i grał mi się naprawdę fajnie. Więc uznałem, że ten Werner mi nie jest potrzebny. Bo i tak mam jeszcze Rashforda. Więc atak Rashford, Inform, Zachy jak najbardziej jest ok. Natomiast zajdą spore zmiany w obronie. Ale to za chwilkę do tego przejdziemy, bo jeszcze została nam paczka za 50 tysięcy. No jakiś walkoutik na koniec, panie kochany. Tak jest, walkout na koniec. Ale nie, z Ligi Mistrzów 8-4 pewnie jakiś Janusz będzie, nie. O Boże, na was, ajeja. Jesus na was, Champions League. No, wydaje mi się, że ta cena na wasa to pewnie jakieś 2000 będzie zaraz, albo z 3000 ta karta. No, z 5000 może, 4000. No i reszta lipa. I tak w tym momencie prezentuje się skład na Rajo Akademii. I teraz, co jest w planach? W planach jest sprzedanie Wernera. Wernera, który kosztuje 350 tysięcy. Za Wernera chcę kupić Varana, który kosztuje też w tych okolicach. Czyli będzie wymiana 1 za 1. Natomiast do składu chciałbym, żeby jeszcze dołączył Firmino. I teraz pytanie, czy Firmino Inform za Pogbę, czy zwykły Firmino za Freda? Tutaj mam jeszcze dylemat, no i to będzie trzeba rozwiązać w najbliższym czasie. Tym bardziej, że to jest potężny G3. Myślę, że jest szansa. Zaczynamy od pierwszego player picka. Les Melon. Jako drugi. Niepowtarzalny. Jedyny w swoim rodzaju! João Félix! Najlepsza karta trafiona oficjalnie. Nice! Kurczę. Ten João Félix co wczoraj na rynku nawet nie było. Po 300 tysięcy chodził. Naprawdę jest 15 kart. Grywanych jest walkout. To jest ważna informacja. Może być boom. Teraz Anglia. To jest klucz. Nie. Jezus Maria, czy każdy trafia Chodeckiego z tego? O nie. No i potem kiedy otwierasz paczkę, masz nadzieję, że może być to Gomez, może być to Walker, może być to Rashford, Werner i jeszcze mógłbyś wymienić 5-10 kart, a tu Chodecki. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, koniecznie zostawiajcie łapki w górę. No i mam nadzieję, że w kolejnych materiałach również będą niezłe trafy. Trzymajcie się, no i na razie.